Igor Białka, narożnik czerwony, już też zmierza do ringu. No jak na razie trzeba przyznać się jedną rzecz, mamy dużo pojedynków, dużo. Dopiero za nami tak naprawdę jest 8 walk, ale mamy już z tych 8 walk 4 zakończone przed czasem. No i też pamiętajmy o tym, że tak jak powiedziałem, tutaj widzimy w większości pojedynków wyraźną przewagę jednego z zawodników. No może poza walką tak naprawdę tutaj pani Julia i Ewa. I poza pojedynkiem Kamrowski-Wiszołaty, pozostałe pojedynki widzieliśmy wyraźnego faworyta już tak naprawdę po tych pierwszych fragmentach walki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Pojedynek o trzecie miejsce w kategorii do 75 kg w grupie drugiej. Igor Białka, Karol Lis. Idziemy do walki średniej. No będziemy stopniowo poszli w górę z tymi kilogramami, potem już w tej części po przerwie, ale to będzie, jeszcze będzie okazja to powiedzieć, po godzinie 17 będziemy mieli już tutaj ciężkie kroki na tym ringu. No, mocno zaczął Karol Lis. Ale punktuje Igor Białka lewym prostym, widać, że ładnie to wchodzi. Widzimy, że tutaj raczej spodziewamy się pojedynku dość równego. W dobrym tempie panowie zaczęli, ale też troszeczkę tak, powiem szczerze, właśnie przez to, że chcą narzucić wysokie tempo, to walka jest troszeczkę nieczysta. Trochę klinczu, trochę szarpaniny, teraz niezła wymiana. No, taka, no tak, tutaj sędziowie muszą być bardzo skrupulatni przy tego typu wymianach. Moim zdaniem korzystniej wyszedł Lis. Tam więcej ciosów gdzieś tam było takich mocniejszych. No i ten prawy w okolicy ucha nad lewą ręką niezły. Nisko opuszczona garda Karola Lisa. Myślę, że no, pewnie ma na to jakąś strategię i jest pewien tego, co robi. Natomiast widać było, jak Igor Białka potrafił wypunktować, potrafił tak, jak zaznaczyć swoje te ciosy proste. Tak, wie, co robi Igor Białka, to też jest bardzo ważne. O, lewy prosty. Lewy prawy, ale nie doszły do głowy Lisa. No i właśnie tutaj tak nam się zawiązuje taka dosyć mocna wymiana, natomiast... W końcówce, to co mówiłem, końcóweczki są ważne przy tego typu walkach, bo często sędziowie właśnie tymi końcówkami się mocno sugerują. Dwa ciosy ze strony Karola Lisa, próba odpowiedzi Białki. Ponownie próba lewego prostego Białki, doszedł prawy. Ładny lewy prosty w wykonaniu Lisa. Jeszcze jeden taki lewy z górą! Jeszcze jeden taki lewy z górą!
Niezły lewy prawy. No świetnie przepuścił te dwa ciosy Igora Białki Karol Lis. Lewy prosty. Znowu przepuszczenie. Dobry unik. Oj, to niezłe wykończenie Igora Białki właśnie po końcówce tej akcji. Udaje się przypuszczać wiele ciosów Karolowi Lisowi właśnie Igora Białki. Natomiast gdzieś tam, o teraz dochodzi lewy prosty. Musisz ten uderz zrobić. Oj, mocny prawy na dół. Ponowienie. O i teraz niezłe ciosy proste Igora Białki, ale odpowiedział Lis mocnym prawym sierpowym. No niezła runda wykonania obu panów, sporo ciosów, oczywiście nie wszystkie doszły do głowy jednego i drugiego zawodnika. Niezłe przepuszczenia ciosów w wykonaniu Karola Lisa. Fajne, ciekawe próby ataku Igora Białki. Zobaczymy, jak wyjdzie nam odsłona trzecia tego pojedynku. No jakby troszkę ciężej chyba oddychał Igor Białka. Karol Lis spokojny. Tak, no troszeczkę wygląda lepiej. Zobaczymy, jak trzecia runda tego pojedynku się zaprezentuje. Mocny lewy prosty Lisa i ciekawe zejście na prawą stronę z ciosami w wykonaniu Lisa. Zamachowiec Białki, lewy prosty, ładne zbicie, no świetny początek rundy z jednej i z drugiej strony. Mocny prawy prosty bity na gardę, uniki wejście z ciosami Lisa, zatrzymał lewym prostym. Ach, i zaznaczył Lis takim prawym, mocnym na głowę Białki. Ciekawe zbicie Białki i ponownie oddanie lewym prostym. Dobre tempo tej walki, utrzymane od pierwszej rundy. Bardzo ładna akcja, lewy, prawy, prosty, bity do środka. Oj, jeszcze lewy sierpowy. Lewy na lewy. Tego typu akcje są szalenie niebezpieczne, to można zostać tak zgaszonym. Przybije taki prawy, wypadając do przodu, no to... Ładne zejście na prawą stronę Lisa. Próbuje Białka lewym prostym go zatrzymać, a on właśnie w prawą stronę. A teraz doszły dwa ciosy Białki. Lisek, ostatnia akcja, musi... Koniec walki. A przepraszam, czwarta runda. Tutaj mamy czterorundowe walki. Czwarta runda dwuminutowa. Troszeczkę inny schemat. Mamy rundy dwuminutowe, co prawda nie trzyminutowe, ale za to cztery rundy.
Serda! No, zaprął powietrze Białka. No ale dobry pojedynek, ogląda się to naprawdę nieźle. Trochę szkoda tych klinczy, tego wpadania, ale to wynika z tego, że panowie są na mniej więcej równym poziomie i to też taki, a nie inny obraz walki nam daje. Powiem szczerze, tak jeśli chodzi o samą taką, powiedziałbym, przyszłość, jaką bym widział, to bardziej podoba mi się Białka. Natomiast w tej walce chyba więcej lubi jednak Lisek. Natomiast Białka ma kilka takich atutów, nad którymi trzeba pracować, ale są rzeczy, które mi się u niego podobają. Ten wysoko podniesione barki, tak jak teraz, ten prawy bity z góry. Ma dużo takich atrybutów, że można by z tego chłopaka coś tam jednak fajnego wyszlifować. Tak, znowu jak patrzę na Karola Lisa, to przypomina mi się poprzednie starcie, w którym to Krystian Marcinak też mocno bił i na korzyść było mu skracanie dystansu. Co prawda to jest nieznacznie, ale inna waga, kategoria wagowa, natomiast to ten pojedynek mógłby być ciekawy. Lewy na lewy. Brakuje dynamiki w ciosach Białki, natomiast tak jak mówię, ma ten chłopak coś takiego w sobie, że myślę, że tutaj jest nad czym pracować i jest baza do pracy niezła, bo ma fajne warunki, dosyć dobrą taką sylwetkę, postawę, no gdyby tylko troszeczkę było więcej pewnie przepracowanych rzeczy, troszeczkę więcej umiał, to by wyglądałoby to lepiej. Koniec walki. Za chwilę poznamy werdykt. W którą stronę twoim zdaniem pójdzie werdykt? No, patrząc na ten pojedynek, chyba trochę lepiej według mnie zaprezentował się Igor Białka. Lepiej to wyglądało z mojej perspektywy. Miałem wrażenie, że więcej ciosów dochodziło do głowy właśnie Karola Lisa. Jak będzie, za chwilę się okaże. Czyli nie myliłem się, gdzieś tam podobnie myśleliśmy z sędziami. Lepsza praca, wydaje mi się, właśnie Białki. Tak, Igor Białka, zwycięzca, zajmuje trzecie miejsce w grupie drugiej w kategorii do 75 kg. Szkoda troszeczkę, że nie znamy dokładnej punktacji, tylko zawsze słyszymy decyzję sędziów. Nie wiemy, czy to była punktacja jednogłośna, niejednogłośna. Nie wiemy też, jak poszczególne rundy wyglądały, no ale już trudno. Dobrze by było jednak wiedzieć, czy wszyscy sędziowie wskazali na danego zawodnika, czy nie. Zwłaszcza w momencie, kiedy mamy cztery rundy, bo tutaj przy czterech rundach łatwo jest o te werdykty remisowe.